Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się przed halą sportową Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Dziś, 2 marca, odbywa się tu turniej pamięci żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Jest to pierwszy turniej siatkówki. I chcemy w ten sposób, a konkretnie jako radny powiatu wraz z Komitetem Prawa i Sprawiedliwości, chcemy uczcić tą rocznicę ludzi, którzy zginęli dla naszej ojczyzny, w sumie dla nas, dla naszej wolności, po to, byśmy mogli w takim kraju wolnym jak dziś żyć.